Pierwszego października na zaproszenie ojców Pallotynów do nowo wybudowanego kościoła świętej Terezy od Dzieciątka Jezus w Lwowie Brzuchowicach przybyli wierni i księża z parafii Lwowa na odpust parafialny. Po raz trzeci w tej świątyni na cześć jej patronki odbyła się dziękczynna uroczystość z obrzędem poświęcenia róż, której tym razem przewodniczył ksiądz Grzegorz Ząbek z Kamionki Buzki. Po wspólnej eucharystii księża, osoby konsekrowane i parafianie oddali cześć relikwiom świętej Terezy od Dzieciątka Jezus. Odpust poprzedziły rekolekcje, które przeprowadził dla lokalnej wspólnoty ksiądz Grzegorz Ząbek. Naprzód apostolów, powtórę proroków. Tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Dziewiątego-dziesiątego października kapelani i kapłani, którzy pragną zostać kapelanami rycerzy Kolumba, zebrali się na wspólnym spotkaniu w Brzuchowicach. Ponad 50 kapłanów kościoła rzymskokatolickiego i grecko-katolickiego uczą się i dzielą się doświadczeniem duszpasterstwa wśród mężczyzn. Podczas spotkania arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował rycerzom Kolumba za ich charytatywne wsparcie kościoła i został omówiony plan posługi dla mężczyzn. Biskup Michaelo Bubni, egzarcha Odessy, skierował słowo do kapłanów o istocie bycia kapelanem i jego roli w życiu wspólnoty wierzących. Lider rycerzy Kolumba w Ukrainie, pan Bogdan Kowal, mówił o rozwoju zakonu na Ukrainie i wyraził nadzieję na owocną posługę kapelanów w wielu wspólnotach w całym państwie. Ksiądz Wiesław Lenartowicz, kapelan rycerzy Kolumba z polskiego miasta Radom, podzielił się swoim doświadczeniem służby rycerzom i podkreślił, że zakon rycerzy Kolumba jest powołany, aby pomóc mężczyznom zachować i pogłębić wiarę w warunkach współczesnego świata, kształtować ich jako ojców i liderów życia społecznego i kościelnego. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, ażeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział... 21 żółtnia w katedralni parafii... 21 października w parafii katedralnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ksiądz dziekan Jan Nikiel gościł kapłanów dekanatu lwowskiego, którzy zebrali się na swój dzień wspólnoty i duchowego odrodzenia. Na początek tego dnia wszyscy razem modlili się podczas Eucharystii, podczas której spowiednik dekanatu lwowskiego, dominikanin ojciec Mikołaj Cybula, wygłosił kazanie. Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w ciszy. Ojciec Mikołaj Cybula wygłosił konferencję na temat dyscyplina w życiu kapłańskim. Dyskutowało się o głównych wydarzeniach w dekanacie w miesiącu październiku i listopadzie. Dwudziestego pierwszego-dwudziestego drugiego października lwowski metropolita, będąc z wizytą na Syberii, odwiedził katolicką wspólnotę Najświętszej Maryi Panny we Władywostoku, która w tym czasie obchodziła dni poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Na zaproszenie biskupa ordynariusza Cyryla Klimowicza lwowski metropolita przewodniczył Eucharystii w kościele Najświętszej Maryi Panny o 18 godzinie, podczas której przekazał syberyjskiej wspólnocie parafialnej relikwie świętego papieża Jana Pawła II i skierował słowa świadectwa o życiu i posłudze świętego Jana Pawła II. Podczas uroczystości metropolita poświęcił i wspólnie z lokalnym duchowieństwem zasadził drzewo, mianowicie dąb Jana Pawła II. Po Eucharystii odbyło się spotkanie z lokalnym duchowieństwem, ze wspólnoty kanoników regularnych i siostrami sióstr miłosierdzia świętej Anny. Na koniec wszystkie wspólnoty zabrali się na wspólny poczęstunek i rozmowę.
Wieczorem 22 października, w dzień wspomnienia świętego Jana Pawła II, duchowieństwo i wierni z parafii rzymskokatolickich w Lwowie, a także kapłani i świeccy ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego dzielili radość uroczystości odpustowych w parafii świętego Jana Pawła II. Parafianie i goście całkowicie wypełnili kaplicę znajdującą się w południowej części miasta Lwowa, naprzeciwko hipodromu, na terenie którego w czerwcu 2001 roku ojciec święty Jan Paweł II podczas wizyty do Lwowa odprawił dwie liturgie. Odpustowej mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Edward Kawa. Biskup Kawa poświęcił dzwony dla nowego kościoła świętego Jana Pawła II, którego ściany są już zbudowane. W 2016 roku to miejsce poświęcił sekretarz stanu Watykanu kardynał Pietro Parolin, zakładając do fundamentów kamień węgielny nowej lwowskiej świątyni katolickiej. W niedzielę 27 października o godzinie 18 odbyła się msza święta w intencji chóru Echo, który świętuje swoje 30-lecie. Po Eucharystii odbył się wspólny koncert z chórem świętego Jana Pawła II Lwowskiej Katedry i orkiestry Akademii. Na uroczystości chórzystów była obecna konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz. W domu pielgrzyma błogosławionego Jakuba Strepy w Brzuchowicach 29 października odbyło się spotkanie kapelanów wojskowych, które niosą posługę w lwowskiej archidiecezji z amerykańskimi przyjaciółmi. W spotkaniu uczestniczyli arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i kapelani ksiądz Sławomir Zając, ksiądz Roman Stadnik, ksiądz Marian Popielarz i ksiądz Andrzej Borowy i ksiądz Bazyli Borowy. Tematem dyskusji była praca kapelana z żołnierzami i rodzinami żołnierzy. Kapelan wojska amerykańskiego kapitan Adam Muda opowiadał o różnych programach wsparcia rodzin wojskowych, do uczestnictwa w których są zobowiązani kapelani w Stanach Zjednoczonych. Podobne jest do zaczynu. Na zakończenie specjalnego zgromadzenia synodu biskupów, którego tematem było Amazonia, nowe drogi dla Kościoła i całego środowiska, wieczorem 26 października 2019 roku papież Franciszek, improwizując, skomentował dokument końcowy synodu, podzielił się też swoimi przemyśleniami odnośnie jego perspektyw i ogłosił niektóre rozwiązania. Ojciec Święty podkreślił, że centrum synodu była duszpasterska, kulturowa, ekologiczna i społeczna diagnoza problemów w panamazońskim regionie. Papież zaznaczył, że jednym z głównych wyzwań tego regionu jest ewangelizacja. Wskazał na problem braku młodych kapłanów i zakonników, bo często unikają pracy misyjnej. W związku z tym wezwał on poświęcić więcej uwagi formacji kapłanów w misyjnym duchu, a także podzielił się propozycją, aby każdy watykański dyplomata w ramach swojej formacji odbył 2-letnią służbę na terenach misyjnych.